到长城十三陵一日游吗？请到金水桥旅行社。金水桥国有旅行社，长城十三陵一日游，三号厅厅八，欢迎您。Sama koncepcja wystawy powstawała w bardzo ścisłej współpracy z naszymi chińskimi kolegami, których żeśmy słuchali, ponieważ to oni wiedzą. My sobie wyobrażamy, jakie są chińskie zainteresowania czy upodobania, natomiast oni to wiedzą. I tutaj przyjęliśmy jakby ich życzenie, aby to była wystawa, która ma ciągłą narrację, która opowiada historię Polski poprzez sztukę. Od średniowiecza przez okres staropolskiej kultury, kiedy właśnie ten szczególny, charakterystyczny charakter sarmacki polska sztuka osiąga, upadek państwa, potem największa część poświęcona XIX wiekowi. I tutaj chińska strona jakby wykazała bardzo wiele zrozumienia dla idei, że sztuka w XIX wieku, zarówno poezja, jak muzyka Chopina, który tutaj jest patronem naszej wystawy, i malarstwo, zarówno historyczne, jak i krajobrazowe, tworzą to, co piękni Chińczycy nazwali Królestwem Ducha. Że to jest ta ojczyzna ducha, która była substytutem bytu państwowego, dzięki czemu naród mógł umocnić swoją tożsamość i odzyskać niepodległość już w początkach wieku XX. To było takie najważniejsze przesłanie, które chyba tutaj chińska strona bardzo dobrze rozumiała. I potem pokazujemy już sztukę XX wieku, ale tylko do roku 1989, ponieważ niebawem otworzy się osobna wystawa współczesnej sztuki polskiej, jako właśnie splot bardzo różnych tendencji. Od socrealizmu po, prawda, wybuch nowoczesności po 56 roku i ogromną rozmaitość upodobań, trendów, tendencji, kierunków, co zresztą w bardzo daleko idącym skrócie już tylko mogliśmy pokazać.比如说历史画，包含那个爱国情怀的历史画，还有描绘自然风光的风景画，包括肖像画，招贴画，很多很多各个层面。我觉得这个展览最大的特点就是一个是在于它的这个规模和水平都是很高的，另外一个就在于它的系统性，就是说它弥补了空白，以前就是没有这么系统的介绍过波兰艺术，可能只是说介绍某一个层面，比如说波兰招贴或者是其他的一些很小的一个侧面，所以我们就是看到这个国防那个博物馆对这个展览非常的支持，有好多就是
从基本陈列撤下来的，就比如说那幅巨著巴托雷在普斯科夫，往西方得到的最后的一点，然后就退回了。Ale trzeba także pamiętać, że Polska była krajem wieloetnicznym i wieloreligijnym, oczywiście z dominacją religii katolickiej. Na pewno Chopin to jest jedyne polskie nazwisko artystyczne, które jest rozpoznawalne i tutaj od pierwszych rozmów w Narodowym Muzeum Chin to nie ulegało wątpliwości. Wiele rzeczy było dyskutowanych, natomiast nie ulegało wątpliwości, że Chopin musi być w tytule tej wystawy, bo to jest jakby jedyna nitka, która wiąże jakby chińską świadomość z naszym krajem, który naprawdę jest nieznany. To jest dla nas szansa, żeby się pokazać, że coś takiego jest właśnie w sercu Europy, pomiędzy wschodem a zachodem. Natomiast myślę, że jednak największą uwagę przykują obrazy Matejki, zwłaszcza Batory pod Pskowem. To był też wspaniały gest dyrektora, profesora Rotermunda, że zgodził się ten obraz, który jest bardzo trudny w transporcie i jest to zawsze wielkie ryzyko. To było w ogóle wspaniałe przedsięwzięcie, które wzbudziło ogromne zainteresowanie tutaj personelu Muzeum Narodowego w Pekinie. Praca nad rozwinięciem, nabiciem tego obrazu, potem jego podniesieniem. Była nieprawdopodobna logistyczna i techniczna maestria. Tutaj muszę podkreślić, że praca polskiej ekipy, zarówno konserwatorów, jak i montażystów, jest imponująca. Zresztą bardzo dobrze przebiegała współpraca z chińską ekipą, która chyba z wielkim szacunkiem patrzyła na profesjonalizm naszych pracowników. Także myślę, że Batory pod Pskowem, który jest bardzo efektownym obrazem, świeżo po konserwacji, we wspaniałej ramie, także świeżo po konserwacji, i który z pomiędzy obrazów Matejki jest jedynym, który, jak nam się zdaje, bo zawsze nam się coś zdaje, prawda, co do chińskiej percepcji, jest zrozumiały dla każdego, kto nie może mieć żadnego pojęcia o historii Polski, ponieważ tutaj wyraźnie widać, jest triumfalny, zwycięski władca. Są pokonani, którzy klękają, schylają się, no niemal biją czołem, składają trybuty. I po środku jest ta czarna postać negocjatora pomiędzy tymi dwoma stronami. Także ja liczę na to, że zresztą także to widać było po reakcji naszych chińskich kolegów, którzy przyjeżdżali w Warszawie, oglądali wszystkie obiekty, że obraz Matejki i w ogóle malarstwo historyczne będzie tym, co będzie największą atrakcją tej wystawy dla masowej publiczności, bo rzecz, którą trzeba podkreślić, to jest wystawa dla masowej publiczności, dla dziesiątek tysięcy ludzi, nie dla znawców. To jest wystawa dla masowej publiczności.